Na ten moment możemy eksportować moduły z jednego pliku JavaScript do drugiego. W tym odcinku o tym opowiem, pamiętajcie o łapkach oraz zapraszam do subskrypcji. Eksportować moduły możemy na kilka sposobów. Pierwszy to po prostu, kiedy tworzymy na przykład funkcję zmienną czy klasę i wygląda ona w następujący sposób. Export const zmienna 1, tutaj załóżmy dajmy numer 2. I to jest zwykły eksport. Tak samo możemy eksportować funkcję, czyli export function. W ten sam sposób, i to jest bardzo ważne, ponieważ w Reakcie często to wykorzystujecie, możecie eksportować funkcję, klasę, czyli export class, klasa, no i oczywiście ciało tej klasy. Zamiast przy każdej konstrukcji pisać export, możemy także napisać to w jednej linii na samym końcu. Czyli export, otwieramy nawiasy klamrowe i tutaj wpisujemy wszystko to, co napisaliśmy wcześniej, czyli zmienna 1, funkcja 1 oraz klasa. Oczywiście wypadałoby teraz usunąć te słowa kluczowe export. Eksportować możemy także z aliasem. Co to znaczy? W tym pliku na przykład funkcja nazywa się funkcja 1, a chcemy, aby w innym pliku nazywała się inaczej. Więc możemy dodać alias w ten sposób, że tutaj dodajemy as i na przykład funkcja 2. I teraz jak będziemy chcieli zaimportować ten moduł w innym pliku, to używamy nazwy funkcja 2. Istnieje jeszcze jeden bardzo popularny sposób eksportowania, czyli export default. Pierwsza różnica między zwykłym eksportem a defaultowym jest taka, że defaultowo możecie eksportować tylko jeden moduł z pliku. W zapisie różni się to tylko tym, że tutaj używacie export default. I tutaj oczywiście musimy stąd usunąć, ponieważ klasę eksportujemy defaultowo. Druga różnica jest przy importowaniu, o czym niedługo opowiem. Natomiast teraz przejdźmy do importów. Jeżeli importujemy do pliku po zwykłym eksportowaniu, to robimy to w następujący sposób. Pozwolicie, że zrobię to w tym pliku, ponieważ no nie ma co przedłużać i tworzyć innych plików. Czyli import i tutaj otwieramy nawiasy klamrowe, następnie from i tutaj z jakiego pliku. W naszym przypadku byłby to index.js, a rzeczy jakie byśmy sobie importowali to zmienna 1 oraz funkcja 2. Ponieważ pamiętajcie, że tutaj użyliśmy aliasu i mamy funkcję 2. Importowanie defaultowe wygląda w podobny sposób, natomiast nie używacie nawiasów klamrowych. Czyli piszecie import, klasa, from i tak samo tutaj na końcu dodajecie index.js. Pamiętajcie o tym, że importowanie możecie łączyć, czyli w jednej linijce możecie zawrzeć zwykły eksport i defaultowy. Czyli tutaj to wszystko jest mi niepotrzebne, natomiast tutaj wklejam to, daję przecinek, a to mogę usunąć. Tyle w tym odcinku, pamiętajcie o łapce i subskrypcji, zapraszam do następnego odcinka.